cieniu Karkonoszy, pomiędzy Jelenią a Kamienną Górą, za siedmioma lasami i siedmioma polami, wypiętrzyło się pasmo Rudaw Janowickich. Wkrótce górami zacznie rządzić jesień, topiąc je w żółci i czerwieni, i Rudawy włączą się do ogólnogórskiej akcji koloroterapii. Dzisiaj idziemy do diabła czarnym jak smoła szlakiem. Zagłębiamy się w otchłań lasu i mijamy strażników diabelskich włości. Próba w skali 1 do 10, na ile nasza dusza jest podatna na złe moce. Koło tego jaja. Nikt nie obiecywał, że trafić do diabła będzie łatwo. Niektórzy wzorem pielgrzymek do świętych miejsc na kolanach idą do diabła w japonkach. Przyjrzyjcie się uważnie. Oto diabelski zbór. Grupa granitowych skał, czyli skał, w tworzeniu których niezbędne były ognie piekielne, a które natura i diabeł ukształtowały według swojego projektu. Najbardziej popularna jest skała, która zgubiła P o nazwie Enis. Której tu jesteście? Patrz. Tu? No. Amatorów penetracji diabelskich włości nie brakuje, chociaż nazwa amator nie pasuje do tych wyczynów. A tych diabelskich sztuczek nauczycie się, jeżeli skorzystacie z usług spin artu w Trzcińsku. A diabeł patrzy i kieruje nas do czartówki. Skał, które mogłyby być schronieniem, miejscem kultu lub zabawy wyznawców szatana. W dodatku w pobliżu znajduje się piekrisko, a w dubskiej Szwajcarii diabelski wąwóz, a bliżej Opola, wiarną tówku, piekiełko. Co jeszcze skrywają Rudawy Janowickie, o tym opowie kolejny plik.